Kamel pokazał zdjęcie z pracy TVP i zabrał głos. Wyrzucili go z Pąś, a teraz... Niedawno media obiegła zaskakująca informacja dotycząca zwolnienia prezenterów Pytania na śniadanie. Choć wydawało się, że Tomasz Kamel nie musi obawiać się o swoją pozycję zawodową, prawda okazała się zgoła inna i również on pożegnał się z porannym formatem. Teraz pochwalił się, że ponownie zobaczymy go na wizji. Zwolnienia w Pytaniu na śniadanie. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi można było usłyszeć, że zmiana władzy w kraju będzie wiązała się również ze znaczną metamorfozą telewizji polskiej. Nie trzeba było długo czekać, by wyborcze obietnice zostały spełnione i już w grudniu widzowie dostrzegli, że został wyłączony sygnał TVP Info. Niedługo później znacznie zmieniły się wiadomości, a następnie ruszyły rewolucje w Pytaniu na śniadanie. W mediach systematycznie pojawiały się informacje o wprowadzonych roszadach w programie porannym. Zniknęli gospodarze, którzy do tej pory o poranku zabawiali oglądających, a na ich miejsce zostały wprowadzone nowe duety. Tomasz Kamel zniknął z Pytania na śniadanie. Gdy pojawiały się informacje dotyczące zwolnień z Pytania na śniadanie, zastanawiano się, co z przyszłością Tomasza Kamela. Wielu widzów uważało, że pozostanie w programie, a obroni go jego długoletni staż w telewizji publicznej oraz ogromny profesjonalizm, którym się cechował. Niestety okazało się, że on również zniknie z porannego formatu. Prezenter postanowił publicznie pożegnać się z widzami oraz współpracownikami, przy okazji wspominając lata, które spędził na planie Pytania na śniadanie. W obszernym wpisie, który zamieścił na Instagramie, wyjawił, że jest szczęściarzem, że mógł być częścią takiego przedsięwzięcia. Zdradził również, że nie był najlepszym kolegą z pracy. Nie byłem idealnym kolegą z pracy. Stresowałem koleżanki z make-upu, bo nie pozwalałem malować sobie uszu. Denerwowałem wydawców, bo nie chciałem na antenie tańczyć, napisał.